Mam dla Was propozycję. Wstańcie, zróbcie dwa podskoki i wyciągnijcie się z całej siły, tak jak rozciągacie się rano po wstaniu z łóżka. Już? Jak to się dzieje, że możemy stać? Dlaczego się nie przewracamy, nie zginamy w pół albo nie rolujemy jak dywan? To dzięki kościom, które tworzą nasz szkielet. Z jednej strony podtrzymują, a z drugiej chronią organy wewnętrzne, takie jak mózg, płuca czy serce. Kości robią coś jeszcze. One produkują komórki krwi, a także przechowują minerały. Są takim magazynem tych rzeczy, które nasz organizm bardzo potrzebuje. Jednak najważniejsze jest to, że do kości przyczepione są nasze mięśnie, dzięki którym możemy stać, chodzić, mrugać oczami, poruszać ustami czy palcami, no i podskakiwać. A teraz Was zaskoczę. Wiecie o tym, że dzieci mają więcej kości niż dorośli? I to dużo więcej. Dorosły ma trochę ponad 200 kości, a u dzieci kości jest aż 350. Są połączone chrząstkami, a to bardzo ułatwia rośnięcie i sprawia, że szkielet jest bardziej elastyczny. Później, gdy jesteśmy starsi, część chrząstek zmienia się w kości. Wnętrze wielu kości wypełnia szpik kostny. W nim powstaje większość komórek krwi. W kościach powstają też komórki, które rozpoczynają tworzenie kości. To dzięki nim złamane kawałki mogą się zrosnąć. Ale po to, by kości były mocne, po to, by rosły w odpowiednim tempie, potrzebują naszej pomocy. Musimy kościom dostarczać budulca. Przede wszystkim wapnia, fosforu i magnezu. Dlatego właśnie tak ważne jest, by na talerzu nie zabrakło produktów mlecznych, a także ryb, orzechów i warzyw. W odróżnieniu od większości zwierząt i od naszych przodków, którzy poruszali się na czterech kończynach, my chodzimy na dwóch nogach i z wyprostowanym kręgosłupem. Ta zmiana pojawiła się niedawno, bo zaledwie kilka milionów lat temu. Dlaczego powiedziałem niedawno? Bo patrząc na to, jak długo trwa życie na Ziemi, tych kilka ostatnich milionów lat to jak mrugnięcie okiem. Ale właśnie dlatego, że chodzimy wyprostowani na dwóch nogach dopiero od niedawna, konstrukcja naszego szkieletu wymaga jeszcze poprawek. Najlepiej widać to na przykładzie kręgosłupa. U czworonożnych zwierząt jest on równomiernie obciążony przez ciało. U nas z powodu pozycji wyprostowanej to obciążenie nie jest równomierne, a to sprawia, że cała konstrukcja jest mało stabilna i łatwo powstają w niej nieprawidłowości. Tym bardziej, że na jej szczycie znajduje się duża i ciężka głowa. Jak nie pamiętacie odcinka o mózgu, koniecznie go zobaczcie. Kręgosłupowi na pewno nie pomaga też tryb naszego życia. My niemal cały czas siedzimy, kilka godzin w szkole, potem przy odrabianiu zadań domowych, a jak już je skończymy, znowu siedzimy, oglądając filmy na komputerze albo grając na komórce. Brak ruchu bardzo źle wpływa na cały nasz szkielet, a głównie na kręgosłup. No dobrze, to teraz znowu wstajemy, robimy kilka podskoków i rozciągamy się najmocniej, jak potrafimy. Szkielet jest dla nas niezwykle ważny i trzeba o niego dbać tak samo jak o serce czy wątrobę. Jak? Dużo się ruszając i odpowiednio się odżywiając. Będziecie o tym pamiętali?